Film oparty na faktach. Odzyskać córkę. Miałam córkę. Na imię jej było Augusta. Była słodką dziewczynką. Ratowała kotki, ślicznie rysowała. I kochała wszystkich. Ale moja mała dziewczynka odeszła. Gdzie się podziała moja Augusta? Na pewno wszystko jest dobrze. Nie jest dobrze. Ze mną na pewno nie, a z tobą? Wiesz, co mam na myśli. To tutaj. Jestem pewna, że to tu. Augusta, masz przerąbane. Nas tu nie ma. Jesteśmy niewidzialni. Otwierać. Przyjechaliśmy po córkę. Augusty nie ma. Chcę ją zobaczyć. A ona was nie. Zejdź mi z drogi. Spokojnie, wyluzuj. Augusto? Augusta. Mommy. Come on. Chodź. Come on. It's time idziemy. To go. Rusty? Cześć, dziewczyny. Zamykam drzwi. Co tu się dzieje? Wypuśćcie mnie! Zamknęli nas, ratunku! Wypij to. Przepraszam, tatusiu. Nie wiem, co sobie myślałyśmy. To się już nigdy nie powtórzy. Wiem, kochanie. Baliśmy się i martwiliśmy, ale już dobrze. Każdy może się pomylić. Wyskoczyłaś z auta jadącego 80 na godzinę. Cuchniesz trawką i wymiocinami. Trudno to nazwać pomyłką. Nie wiedzieliśmy, gdzie jesteś. Augusto, nie możesz robić, co ci się żywnie podoba. Na co masz ochotę. Nie robię tego, na co mam ochotę. Gdybym tylko mogła... Odłóż ten nóż. Zrobisz jej krzywdę. To mnie boli. Przestań się. Co się z wami dzieje? O co wam chodzi? To moje życie. Taki mam teraz czas. O mój Boże. Dobrze się czujesz? Rok wcześniej. Odzyskać córkę. W rolach głównych. Augusto, już późno.
Kochanie, z każdym dniem wracasz do domu coraz później. Znowu to na sobie masz? Nie chcesz czystej bluzki? Masz. Nic ci nie jest? Dzisiaj pani Ross oddaje wam testy z matematyki. Kiedy tak gada, ja się zastanawiam, czemu ona mnie w ogóle nie widzi. Jestem taka tłusta. Próbowałam jej powiedzieć, ale ona jest chyba ślepa. Jestem obrzydliwa. A ona tylko, jesteś taka, jesteś owaka. Moja mała córeczka już taka duża. Jasne, duża, tłusta świnia. Tak to się chyba zaczęło. Na przykład wtedy nie mogłam się przyznać do tej matmy. Nie mogłam się skupić na nauce. Martwiłam się, że w szkole dziwnie na mnie patrzą. Nie przejmie się, jak opuszczę weekend. Oczywiście, że się przejmie, to twój tata. Ale ja nie mam tam znajomych. Mogłabym zostać na noc u Daisy. Nie trzymamy się planów bez powodu, ale dlatego, że to działa. Odrób lekcję. Odrobię u Daisy. Chyba nie chcesz, żeby Jack siedział tam sam. On cię potrzebuje. Miłego dnia. A buziak? Pa. Naprawdę chciałam uszczęśliwić mamę. Wierzyła we mnie. Nienawidziłam siebie. To tylko jeden test. Ciągle jeszcze możesz zdać. Co się stało? Zapomniałem kanapek w samochodzie mamy. Samochód mamy będzie cuchnął tuńczykiem. Wiem. Weź moje. I tak zawsze dzielimy się z Daisy. Naprawdę? Chcesz się ze mną pouczyć? Pomogę ci. I tak tego nie zrozumiem. Daj spokój. Zawsze rozumiesz. Spójrz na nią. Myślisz, że jest za chuda? Nie wiem. Mogłaby trochę przytyć. Wygląda świetnie. Ross znowu atakuje. Kogo my tu mamy? Widziałam twoją minę, kiedy dostałaś test. Ross jest głupia, dlatego ocenia ostro. Chce się poczuć mądrzejsza. Naprawdę? Skąd wiesz? Wszyscy nauczyciele są głupi. Chcą mieć władzę. Chcą, żebyś myślała jak oni. Ale trzeba myśleć samodzielnie. Nie tak jak nauczyciele czy mamusia. Palisz? To obrzydliwe. Obrzydliwa to jest wielka dupa. Nikotyna przyspiesza metabolizm. Nie wiedziałyście, czemu wszyscy palą? Chcesz spróbować? Musimy iść do domu. Idź, zadzwonię później. Zawsze mogę cię poczęstować. Mam je od Jennifer. Jennifer? Moja mama. Mówisz do mamy Jennifer? A ty do swojej, mamusiu? To już wiem, kto cię tak ubiera. Twój tata jest w porządku? Po co byś spędzała z nim co drugi weekend? Skąd wiesz? Jestem medium. Pewnie, ja też. Chciałabym je wypuścić. Lepiej je zjemy. Ale najpierw je trzeba oczyścić. Musisz mocno zaciągnąć. Świetny węzeł. Powinien wytrzymać całą noc. Cześć, Chrissy. Jak się macie? Zawiązałem dobrze węzeł. Świetnie. Zróbmy sobie ucztę rybną. Świetnie. To były żywe żaby. Mieliśmy je rozciąć, żeby było widać, jak pracują ich organy.
Powiedziałam, że nie ma mowy. No to on na mnie nawrzeszczał i kazał mi zostać w klasie i patrzeć. Wiesz, co zrobiłam, tato? Wyszłam. Moja krew. Trzeba bronić własnych przekonań. Potem zadzwonił do mamy. On sprzeda ten samochód, jeśli będziemy zwlekać. Racja, musimy z Chrissy coś załatwić. Chcecie z nami jechać? Zresztą to nie potrwa długo. Zanieście to tylko do kuchni, a my zaraz wrócimy. Zjadłeś? Tak. Wolałbym spać w swoim łóżku. Włączę telewizję. Jak ci poszedł test z matmy? Nic nie mówiłaś. Ross jeszcze go nie oddała. Ona mnie nie lubi. Nie przesadzaj. Jesteś mądra, miła, kreatywna. Kevin zabiera nas do latarni morskiej na obiad. Albo do tej nowej restauracji. Co wolisz? Muszę zrobić pracę na sztukę. Będzie miło. Zresztą pracujesz ostatnio ciężko. Potrzebujesz przerwy. Spróbuj mnie dogonić. Miło z twojej strony. Dziękuję. Powinnam ją jeszcze trzymać w zębach. Które z twoich dzieci postanowiło ogłuchnąć? Co mówisz? Augusta? Jack? Idziemy. Rezerwacja na 7. Dobrze. Chodźcie już. Chwileczkę. Nie jesteś ubrany? Mówiłam ci, że mam pracę do odrobienia. Musisz coś jeść. Kevin jest już na dole. Nie. Nie mamy czasu na żarty, ubierz się. Nie zmusisz mnie, żebym poszła. Cześć. Niezła chata. Poznałam już twoją koleżankę? To Rain. Mówiłam ci o niej. Robimy razem pracę. Miło cię w końcu poznać, Rain. Wezmę wam coś na wynos. Pójdę po samochód. Idę. Nie zapytała mnie, tylko oznajmiła. I nie pocałowała mnie przy Rain, od której zalatywało papierosami. Może przesadzam. Może to zwykły bunt nastolatki. Gdzie nasz młody Picasso? Tam, babciu. Witaj, Caroline. Cześć, Daisy. Trzymałabym Augustę z dala od tego chłopaka. On oznacza kłopoty. Niezłe, mamo. Jakie kłopoty? Pomyśl trochę. Marto, spójrz. Nadzieja nie umarła. Augusta Dudman. Dasz mi jakąś wskazówkę? Życie jest ciężkie, ale nie powinniśmy rezygnować z marzeń. Moja zdolna Augusta. Spójrzcie. Brown na ścieżce wojennej. Uwaga. Wieszająca się ciężarna to już przesada. Musimy to zdjąć. Ale w klasie się pani podobało. Przykro mi, Augusto. To nie jest właściwe.
Mieliśmy skargi. Proszę to przenieść do magazynu. Jakiś absurd. A wolność wypowiedzi? Nie o to chodzi. Nauczyciele są od tego, żeby wspierać artystów, czy żeby ich cenzurować. Ta praca jest zbyt obrazowa, jak na szkolną wystawę. Nie zgadzam się. Pozwolę, żeby zostało to na wystawie, ale w specjalnym, osobnym miejscu za kurtyną. Mam nadzieję, że to wam odpowiada. Dziękuję. Powiedz mi, o co w tym chodzi? Znasz Gretchen Lorer? Zaszła w ciążę i płakała, że jej życie się skończyło. Potem następne trzy osoby powiedziały, że im się podoba. Nawet mama Daisy. Caroline mówiła coś o chłopaku, z którym rozmawiałaś. Znam go? O którym chłopaku? Brunet, z długimi włosami. Starszy od ciebie. Jak to starszy? Przecież jest starszy. O co chodzi? Nie wolno mi już mieć przyjaciół? Nie, kochanie. Chcę, żebyś miała mnóstwo przyjaciół. Chcę tylko wiedzieć, kim są. Co ja takiego zrobiłam, że już mi nie ufasz? Nieprawda. Poznajesz coraz więcej ludzi. Chcę, żeby byli tak mili jak ty. Czemu nie chcesz mi o nim opowiedzieć? Jeśli nie lubisz moich odpowiedzi, mogę nic nie mówić. Co ty na to? Przepraszam. Dziwnie się zachowałam, mamo. Przykro mi z powodu Rusty'ego. Ja też przepraszam. Nie chciałam go skrytykować. Chodzi mi tylko o ciebie. Spójrz. Nie podoba ci się? Podoba. Świetnie, nie? Kocham cię, mamusiu. Też cię kocham. Idzie mała Daisy. Wczoraj na hiszpańskim była kartkówka. Nie wiem, czy będziesz mogła to poprawić. Pieprzyć cały ten hiszpański. Naprawdę nosi naszyjnik ze stokrotkami? Moje życie. Miałam 15 lat i byłam wolna. Rain wiedziała wszystko. Jak się ubrać, jak zabawić. Jak naprawdę żyć. Chodź. Marto? Szkoła na pierwszej linii. Mogę oddzwonić później?
Dziękuję. This is Martha Dudman. Martha Dudman. What do you mean she's not in school? Jak to nie ma jej w szkole? No, I didn't know. Nie wiedziałam. Hello? Augusta, why aren't you in school? What are you doing? Czemu nie jesteś w szkole? Co robisz w domu? I got so sick, mommy. Tak się źle poczułam, że musiałam wrócić do domu. Masz gorączkę? I don't think so. I'm just... Raczej nie, jestem tylko przeziębiona. Nie musisz wracać, muszę się tylko przespać. Czemu nie zadzwoniłaś? Przyjechałabym po ciebie. Nie chciałam ci zawracać głowy. Zresztą, ktoś mnie odwiózł. Naprawdę źle się czuję. Muszę się położyć. Dobrze, to do zobaczenia. Pa. Ma włos na talerzu. Czemu nie jesz? Rain, miło, że odprowadziłaś Augustę do domu. Luzik. Ale kochanie, zaraz po kolacji Rain musi pójść, żebyś mogła odpocząć. Nie, ona zostaje. Już ją zaprosiłam. Musi mi dać odpisać lekcję. To niedobry pomysł w środku tygodnia. Chodźmy. Proszę o wyjaśnienia. Co to jest? Bierzesz narkotyki? Nie możesz mnie tak oskarżać. Rain, wyjdź. Teraz. Jak śmiesz? Zadzwonię do ciebie, Rain. Już jej nie zobaczysz. Zawsze oskarżasz moich przyjaciół. To moja najlepsza koleżanka. Pieprzyć cię. Co się z tobą dzieje? Jesteś naćpana? Masz paranoję? Naćpałaś się, Marto? Od kiedy mówisz do mnie Marto? Przecież tak masz na imię. Tak jest, młoda dama, ale mam już dość przepychanek. Zasady są takie. Trzymasz się z dala od Rain. Nie palisz. Nie bierzesz narkotyków. Nie pyskujesz. I masz tu posprzątać. Areszt domowy, dopóki nie zmienię zdania. Wynoś się. Jeszcze dostaniesz za swoje. Ona mi nie ufa. Może ma powód. Po czyjej jesteś stronie? Do zobaczenia. Córeczka mamusi. Ona nic nie rozumie. Mam coś dla ciebie. Marta może sobie zabraniać, a my i tak zrobimy swoje. Popatrzcie na gwiazdy. Nie wiesz wszystkiego naraz. Co ty wyprawiasz? Zwariowałaś? Co ci odbiło? Patrzcie. No nie, to się nazywa lądowanie. Rusz się, idź po nią. Ty po nią idź. Obudź się. Nic ci się nie stało? Ale czad. Dobrze się czujesz? Ha ha ha!
Jestem jeszcze na spotkaniu. Możemy porozmawiać później? Mamusiu, przyjedź do mnie. Co się stało? Nie mogę wytłumaczyć. Boję się. Mamo, proszę. Odpowiedz. Muszę iść. Odezwij się. Kochanie, słyszysz mnie? Mama już tu jest. Natychmiast potrzebny ambulans. Chodzi o moją córkę. Nie wiem. Dobrze. Jest bardzo wyziębiona. Znalazłam cię nieprzytomną pod prysznicem. No i co z tego? Nic już mi nie wolno. Ale dlaczego leżałaś w wannie nieprzytomna? To nie było złe samopoczucie. Wzięłam za dużo tabletek na przeziębienie. Kłamiesz. A ty histeryzujesz. Wychodzę. Nie zmusisz mnie do żadnej terapii. Nie wychodzisz. Wracaj tu. Marto, zaczekaj. Dopóki nie uzna, że ma problem, nie ma sensu, żeby tu przychodziła. Mogę? Bo chyba czegoś tu nie rozumiem. To jeszcze dziecko. Muszę coś dla niej zrobić. Tylko jeszcze nie wiem co. Uwielbiałam to miejsce. Super chrupkie, smażone rybki. Zawsze zamawiałam to samo. Nie chcę, żebyś płakała, mamo. Czemu nas to spotkało? Sama jeździłaś vanem pełnym hipisów. Miałam wtedy 17 lat, nie 14. Szukaliśmy miłości i pokoju, a nie nienawiści. Bierze narkotyki. Zawaliła 9 przedmiotów. I złapali ją na kradzieży w sklepie. Tobie też się zdarzyło. Nie przesadzaj. Pewnie to tylko poszukiwania. Ona ma kłopoty. Musimy być stanowczy. Dobra, pogadam z nią. Chodźcie, dzieciaki. Mogę zostać z tobą? Proszę. Pójdziemy na wycieczkę albo na zakupy. To jest czas taty, kochanie. Zgadzasz się, tato? Proszę. Tylko my, dziewczyny. Dobrze. Zgoda. Pa. Rzeczywiście jesteś stanowcza. Chodź, jedziemy sami. Bawcie się dobrze. Zobaczę. Znalazłam jakieś. O ósmej? Dobra. Co robisz? Chciałaś, żebym ci zaufała, a podkradasz tabletki? Puszczaj. Nigdzie nie pójdziesz. Zostaw mnie. Przestań. Kochanie, pozwól sobie pomóc. Puść mnie. Powiedz mi, co się dzieje? Dobrze ci mówić. Tobie jest tak łatwo. Jestem głupia, gruba. Puszczaj mnie. Daj sobie spokój. Zostaw mnie. Kochanie, może...
Przyjechał Rusty. Witajcie. Dokąd jedziemy? Nie wiem, czy to cię uspokoi, ale ona mi przypomina ciebie. Też mi urządziłaś prawdziwe piekło, a jednak wyszłaś na ludzi. To coś innego, naprawdę. To już nie jest nawet Agosta. Nie wiem, kim ona jest. Nie wiem, co robić. Jest uparta, jak wszystkie kobiety w tej rodzinie. Oby tak było. To ona. Agosta? Nani? Okej. Dobrze. Zaraz tam będę. Okej, Agosta, I'll be there in a minute. Co wy tu robicie? Mówiłaś, że jesteś chora. Bo się źle czuję, a pielęgniarka uważa, że nie. To jakiś absurd. Nie łapiesz? Nie możemy tego znieść psychicznie. Augusto, pozwól na chwilę. Teraz. Marnujesz sobie życie. Powinnaś teraz być w szkole. Szkoła to raczej więzienie. Posłuchaj mnie. Przestań chrzanić. Weź swoje rzeczy i idź na lekcję. Natychmiast. Co mam robić? Gdybym to wiedział, miałbym swój talk show. Podejrzewam, że nie potrafimy dać Augustie tego, co jej potrzebne. Powinna pani porozmawiać z psychologiem. Bob Wallace. Akurat jest jej matka. Przekażę, dziękuję. Trener widział Augustę i Rain, jak uciekały przez boisko. Jeśli się pani pośpieszy, może pani je zatrzyma. Czemu on ich nie zatrzymał? Trener mówił, że pobiegły tam. Dzwonili też do mnie. Masz pomysł, dokąd mogły pójść? Kto wie, mogą być wszędzie. To nie fair. Nie mają pieniędzy. Racja. Pewnie poszły do kogoś się upalić. Upalić? Może. Zobacz, są. Stójcie! Zostaw je. To nie ma sensu. Podzwonię i popytam. Któryś z kumpli Rain może coś wiedzieć. Jadę do domu. Dam ci znać, jak się czegoś dowiem. Dzięki. Spędziłam wiele nocy jeżdżąc po mieście i szukając. Czasem ją znalazłam, czasem nie. Nauczyłam się modlić, jak nie modliłam się nigdy wcześniej. Najcudowniejszym dźwiękiem był dźwięk otwieranych drzwi. Nieważne, o której godzinie. Mój bohater. Siadaj. Przytrzymaj w płucach. Nie za mocno. Nic nie czuję. I o to chodzi. Przepraszam, jeśli przeze mnie jest ci trudno. Naprawdę przepraszam. Kocham cię. Naprawdę. Nauczyłam mojego młodszego brata palić jointy. Co ja sobie myślałam? Miałam tego dość. Dość doskonałej Marty i złej Augusty. Potrzebowałam być wolna, odejść.
tide in the affairs of men, which taken at the flood leads to fortune. Now, what is the metaphor you use for this? Zadałam ci pytanie. Słuchałaś? Tak. Jakie było pytanie? Idiotyzm. Zresztą, po co komu te bzdury? Ktoś inny? Nie możesz jej zawiesić. Musi chodzić do szkoły. I tak już nie ma jej w szkole. Nawet kiedy z rzadka raczy nas odwiedzić, nie potrafi się skupić. Przecież o tym rozmawialiśmy. Jesteśmy to winni dzieciom, które próbują naprawdę się uczyć. 2 tygodnie zawieszenia. 2 tygodnie? Rodzice nie chcą, żeby ich dzieci miały z nią kontakt. Idź do szkolnego psychologa. Umówiłam się już na dzisiaj. Oni radzą sobie z takimi jak ona codziennie. Inne matki dziwnie na mnie patrzą. Co ja zrobiłam inaczej niż one? Czy to przez rozwód? Istnieje jakaś mapa? Powie mi pani, co robić, bo czuję, że córka mi się wymyka. Musi zmienić otoczenie, zostawić starych przyjaciół, nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z problemami. Nie uda się to, jeśli nie zmieni otoczenia. Wydaje mi się, że jeśli do niej dotrę, uda mi się wszystko naprawić. Chcesz ją naprawić? Nie możesz. Nie pomagasz jej. Ona ci na to nie pozwoli. Zbyt cię w tej chwili nienawidzi. Możesz albo ją puścić i pozwolić, aż odbije się od dna, albo możesz interweniować. Ale nie ma łatwych odpowiedzi. To są obozy przetrwania. Idaho? Nie mogę jej wysłać tak daleko. Augusta wciąga kokę, zażywa amfetaminę, pali trawkę i pije alkohol. Jak daleko jest teraz? Nic o tych miejscach nie wiem. Nie chcę, żeby ją skrzywdzili. Bardziej niż ona sama krzywdzi siebie? Nie wiem, czy to jest rozwiązanie. Dobrze, spróbujmy zrobić jak chcesz. Co spróbujmy? To już zaszło za daleko. Nie masz żadnej kontroli. A ja nie zamierzam tak dalej żyć. Świetnie. To pozwól mi robić to, co chcę. Nie mogę, bo nie umiesz o sobie decydować. Przestań krzyczeć. Nie krzyczę. Możesz albo tu zostać i przestrzegać reguł, albo zamieszkać ze swoim tatą. Nie trać nad sobą kontroli. Straciłam kontrolę. Wszyscy ją straciliśmy. O to właśnie chodzi. I właśnie zamierzam ją odzyskać, bo nie zgadzam się dłużej na takie życie. I tak rzucam szkołę. Nie ma takiej możliwości. Zostajesz tu i przestrzegasz reguł, albo wyprowadzasz się do taty. Dobra. Chodź, tato. Z nikim się nie spotykasz? Jesteś pijana. Mieszkasz teraz u taty? Nie wrócę tam. Jego dziewczyna to koszmar. Nie powinnam z tobą rozmawiać. Mojej mamie by się to nie spodobało. Proszę, zaczekaj, Daisy. Żegnaj. Impreza w kamieniołomie wieczorem.
Myślę, że to dla niej najlepszy program. 6 tygodni wystarczy na ocenę sytuacji. A potem? Może szkoła. Ale nie wybiegajmy tak daleko. Ten program odwykowy ma wspaniałe rezultaty. Następna grupa zaczyna w poniedziałek. Potem musielibyście czekać miesiąc. Nie możemy tak długo czekać. Autobus odjeżdża w niedzielę o 4:00, w Dzień Matki. Augusta musi tam być. A jeśli nie uda nam się jej odnaleźć? Mamy profesjonalistów, którzy w tym pomogą i którzy dowiozą ją tam całą i zdrową. Najlepszego z okazji Dnia Matki. Dziękuję, kochanie. Wygląda wspaniale. Chcę z tobą pojechać. Chcę ją zobaczyć. To nie jest dobry pomysł. Jakaś liczna kartka. Kochana mamo, życzę ci szczęśliwego Dnia Matki. Mam nadzieję, że będzie to dobry dzień, pełen radości. Kocham cię bardzo, Jack. Też cię kocham. Dobry z ciebie chłopiec. Będzie dobrze, znajdziemy ją. Roy? Dzięki Bogu. Policja ją znalazła. Jedziemy do ciebie. Dziękuję. Dzień dobry, pani Dudman. To nie będzie łatwe. Nie waż się mnie dotykać. Zabieraj łapy. Uważaj na głowę. Musimy porozmawiać. Wypuść mnie. Podjęliśmy decyzję. Weźcie go ode mnie. Chcemy ci pomóc. Wysyłamy cię na obóz. Będziesz tam chodzić na wycieczki, biwakować. Tam uda ci się wydostać z tego bagna. Wyjeżdżasz dzisiaj o 4:00. Nigdzie nie jadę. Chcemy ci pomóc. Nie jadę. Zamknij się, ty wredna suko. Robisz plany, a mnie nawet nie zapytasz. Zamknij się. Zabiję cię. Gdybym tylko mogła, udusiłabym cię. Twoje rzeczy są spakowane. Ruszałaś moje rzeczy? Ty wredna dziwko, jak mogłaś? Spróbuj tylko. Zobacz, jak tam jest. Jestem Judy, to jest Tony. Nie skrzywdzimy cię. Będzie dobrze. Zamierzamy bezpiecznie dowieźć cię do ośrodka. Jak możecie? Nienawidzę cię. Wszystkiego najlepszego w Dniu Matki, Marto. Dla mnie jesteś martwa. Nienawidzę cię. Jeśli macie coś przy sobie, lepiej to połknijcie. Będą nas przeszukiwać. Racja. To chyba jakiś żart. Tutaj dopiero będzie impreza. Wystarczy na nich spojrzeć. Są znacznie gorsi niż ja. Wrócę, zanim się zorientujesz. Witam w obozie Summit River Wilderness. Jestem John i jestem tu szefem. Pierwsza zasada to posłuszeństwo.
Bez wyjątku. Robicie, co wam mówią opiekunowie. Kropka. Ci, którzy sądzą, że zasady ich nie dotyczą, niech to lepiej przemyślą. My mamy tu jeszcze wiele zasad i będą was dotyczyć. Za złamanie zasad będziecie płacić. To bardzo proste. Przyjechaliście tu, żeby przemyśleć, co zrobiliście ze swoim życiem, nie żeby się zabawić. Kiedy usłyszycie gwizdek, wysiadacie z autobusu. Wysiadać. Tędy. Zabierzcie swoje rzeczy. Chodźcie. I żadnych rozmów. To były twoje ostatnie papierosy. Ostatni posmak wolności. Nie próbuj ze mną żadnych sztuczek, bo wszystkie już widziałam. Jeśli jesteś zbyt naćpana, żeby to zapamiętać, będę tu, żeby ci o tym przypominać. Zrozumiałaś? Nieważne, co to za miejsce. To zależy od ciebie. To twoje ciuchy. Nie włożę tego na siebie. Włożysz. Zjecie tę puszkę brzoskwiń, żeby rozpocząć detoks. Zachowacie puszkę, żeby w niej gotować sobie ryż i soczewicę przez następnych 6 tygodni. Przez 6 tygodni będziemy biwakować. Niezależnie, czy będzie padał śnieg, czy deszcz. Czy będzie wam zimno i czy będziecie zmęczeni. Nie położycie się spać, dopóki nie zjecie. A nie zjecie, dopóki nie rozpalicie ognia. Bez przesady. Nie możesz kazać nam głodować. Wystarczy tego, księżniczko. 20. 20? Co to znaczy? Pompek. No dobrze, 40. Nie dam rady. Nie ma tu mamusi, która by cię uratowała, dziewczynko, więc zaczynaj. Jak mam je zrobić w śniegu? 50. Żeby nie było nieporozumień. To, czy głodujecie, czy nie obchodzi nas. Może spróbuj jeszcze wolniej. Jeśli będziecie zbyt leniwi i przez to nie będziecie mogli zjeść, możecie obwiniać tylko siebie. Kolejne 45 zrobisz w nocy. Nie możemy czekać cały dzień, aż skończysz. Dokończysz przed snem. Zwińcie tobołek i obwiążcie go sznurkiem. Ruszamy. Szybciej. Zwińcie, zwiążcie i idziemy. Jesteście zespołem. Nie ma ognia, nikt nie będzie jadł. Współpracujcie, to proste. Idiotyzm. Nie mów tak, pakujesz nas w kłopoty. Jestem głodny. Szybciej. Masz czas, Augusto? Szybciej, już późno. Jest. Udało się, dobra robota. There we go. Good job, guys. Good job. Come on. Good job. Let's get some wood on there. Get that fire started, guys. Przyłóżcie się. Oni już rozpalili. Nie rozpalicie ognia? Nie będziecie jeść. You don't have a fire, you can't eat. You too, Vincent. Come on there, Vincent. Keep going. Pull faster. Wait, hold on. Zaczekaj. Pozwól mi to zrobić. That's great. Świetnie, dziewczyno. Udało się. Udany dzień. Jak się czujecie? Zmęczeni? Kawał roboty. Musimy się dobrze wyspać, bo zaczynamy wcześnie rano. Wciąż próbowałam to zrozumieć. Psycholog twierdzi, że ona uciekała w narkotyki. Przed czym uciekała? Czemu była pełna nienawiści? Przegapiłam zbyt wiele znaków.
Everybody hands your boots in. Macie swoje buty. Have a good sleep, guys. Śpijcie dobrze. Chcesz wody? Dzięki. Pomagasz koleżance? Świetnie. Pogadajmy o tym, po co tu jesteśmy. Sprzedawałem kokainę. Znokautowałem ojczyma. Uderzyłem go w twarz butelką po piwie. Miałem już dość tych wszystkich obelg. Musiałem im pokazać, więc pchnąłem nożem jednego z tych dzieciaków. Moja matka mnie nienawidzi. Nie zasłużyłam sobie na to. Bridget? Mój tata... Nie mogę tak. Idziemy w górę. Vincent, prowadź. Idziemy. Na samą górę? Tak. Dasz radę, Vincent. Nie ociągać się. Co ty wyprawiasz? Czekaj, pomogę ci. To nie jest dobry dzień, żeby się poddać. Pić mi się chce. Potrzebuję wody. Spójrz na tę górę. Tam jest woda. Musimy iść, bo zamarzniemy, jeśli się zatrzymamy. Nie dam rady. Nie mogę, rozumiesz? Nie ma innego wyjścia. Chodź więc. Zostaw. Jestem zbyt zmęczony. Nogi mnie bolą. Synu, znamy cię. Nigdy nie wierzyłeś, że możesz coś zrobić, więc nie robiłeś nic. Zobacz, dokąd cię to doprowadziło. Ale te dni już się skończyły. Tutaj możesz zobaczyć, na jak wiele cię stać, synu. Wierzę w ciebie. Co ty na to? Daj rękę. Tak. Dzisiaj staniesz się mężczyzną. Weź swój plecak. Idziemy. To musi być miłe, tak się nie załamywać, pomagać innym. Prawda? A co, jeśli byś się załamała? Co wtedy? Podniosłabyś sama siebie? Żadnych prochów? Żadnego uciekania? Tylko ty? Sama ze sobą? Jak to brzmi? Pomyśl o tym. Chodźmy. Szukają cię. Co się stało? Skąd jesteś?
Z Peoria. Sorry. Przykro mi. What terrible crime did you commit? Co takiego strasznego zrobiłaś? Okay, you don't have to answer. W porządku, nie musisz opowiadać. My dad's friend raped. Przyjaciel mojego taty mnie zgwałcił. I tried to tell my dad. Próbowałam powiedzieć tacie. A on tylko się na mnie wściekł. I don't have a mom. Nie mogę powiedzieć mamie, bo jej nie mam. Tata nie chciał usłyszeć prawdy. Chciał się mnie tylko pozbyć. Widziałam, co sobie robiłaś. Jeśli jakiś opiekun to zobaczy, wyślą cię do Circle Mountain. Co to jest? Szkoła. Ale są tam strażnicy i drut kolczasty. Wysyłają cię tam do psychiatry. Poważnie? Skąd wiesz? Byłam tam. Sprawiałam zbyt wiele kłopotu, więc odesłali mnie tutaj, żebym zmieniła podejście. Nawet Martha nie zrobiłaby mi tego. Obóz i do domu. Taki mamy układ. Hey Martha. Cześć. Kiedy wraca Augusta? Na razie nie wraca. Mogę do niej napisać? Jeszcze nie. Jak się masz? Dobrze. Mieszkam z przyjaciółmi. Pracuję w barze. W barze? Wolno ci? Wyglądam na więcej niż mam. Pożegnaj ode mnie Augustę. Wyjeżdżam do Kalifornii. Jedziemy vanem z grupą przyjaciół. Raz się żyje. Muszę spadać. Do zobaczenia. Pozdrów Augustę. Uważaj na siebie, Rain. Poczta. Macie 5 minut, potem ruszamy. Świetnie. Co się stało? Jej tata nie przyjedzie. I kiedy obóz się skończy, wysyłają ją do Circle Mountain. Wiem, mnie też. Może tym razem nie będzie aż tak źle. Rodzice na was czekają. Przyjdę jeszcze się pożegnać. Tam idzie. Rodzice, powiedzcie dzieciom, po co je tu przysłaliście. Augusta, kocham cię.
Bardzo za tobą tęskniłam. Nie potrafiłam ci zapewnić bezpieczeństwa. A chcę, żebyś była bezpieczna. Pomyśleliśmy, że to będzie dla ciebie dobre. Że może zrozumiesz, czego ci brakuje. Nienawidziłam być tutaj. To nie było tak, jak wam mówili. Spójrzcie. Czemu to zrobiłaś? Nie mogłam tego znieść. Czemu nam o tym nie powiedzieliście? Augusto, idź po swoje rzeczy. Zajęliśmy się, czym było trzeba. Nie było zagrożenia życia, więc nie dzwoniliśmy. Wygląda przerażająco, ale to typowe zachowanie w jej przypadku. Nie dajcie się nabrać. Ona próbuje wam im manipulować. Nie zrozumcie mnie źle. Zrobiła ogromne postępy, ale już czas, żeby zaczęła nad sobą pracować. Dopiero zaczęła się konfrontować ze swoimi demonami. Teraz musi naprawdę poszukać pomocy. Chodźcie ze mną. Skończyliście? Przeszliśmy kawał drogi. Jesteśmy z ciebie naprawdę dumni. Ale dla ciebie to nie koniec. Co? Nie jesteś jeszcze gotowa, żeby wrócić do domu. Nie. Circle Mountain będzie dla ciebie lepsze. Nie pojadę tam. To miejsce to koszmar. Pokłamałeś mnie. Kochanie, chcecie się mnie tylko pozbyć. Przecież wiesz, że to nieprawda. To nie był ich pomysł. Może i twój pomysł, ale ich decyzja. Robicie wielki błąd. Kochanie, posłuchaj tylko. Wiesz co? W porządku. Pójdę tam, ale robisz błąd. Nauczycielka? Witajcie, chłopcy i dziewczęta. Psychiatra. Zobaczysz sama. Witaj, Bridget. Myślisz, że już wszystko rozumiesz? My jesteśmy źli, a wy musicie tu jakoś przetrwać, dopóki nie uda wam się stąd zwinąć. A co jeśli najlepszą drogą do wyjścia jest decyzja, żeby wejść? To naprawdę głębokie, Rose. Idę na geometrię. Nie mogę jej opuścić. Przyniosłem deser. Musimy taki kupić Augustie, jak wróci. Pewnie by zwariowała. Co to za spojrzenie? Ona już wariuje. Rozmawiałeś z nią? Nie. Ale wiem, co z nią jest. Jack? Czemu nie powie prawdy? Nie wiem. Nie może nam wszystkiego powiedzieć. Przynajmniej ze sobą rozmawiają. Miałaś rację. Byłem głupi. Schowałem głowę w piasek. Nie obwiniaj się. Też chciałam myśleć, że mogę sama coś z tym zrobić. Coś zmienić. Ale to było szaleństwo. Byłeś trochę głupi. Ale jesteś dobrym tatą. Jesteś cudowna. Dobranoc. Jeśli uważasz, że jesteś okropna, powiedz to sobie. Śmiało. Zrób to. Krzycz. Nie. Śmiało, odważ się. Wyzywam cię.
Weź lusterko, spójrz na siebie i powiedz, co widzisz. Śmiało. Zamknij się. Jestem ohydna. Co? Nie słyszałam. Jestem ohydna. Co? Jaka jesteś? Myślisz, że jesteś ohydna? Powiedz to sobie, powiedz głośno. Jestem obrzydliwa. Jaka? Obrzydliwa. Wykrzycz to. Jestem ohydna. Jestem ohydna. Dalej, wykrzycz to. Dobrze. Co jeszcze widzisz w tym lustrze? Jestem głupia. Strasznie głupia. Jestem złą córką. Jestem złą córką. Oszukiwałaś rodziców, okłamywałaś ich. Jesteś złą córką. Śmiało, wykrzycz to. Jestem złą córką. Dobrze, jesteś złą córką. Powtórz to. Jestem złą siostrą. Powtórz to. Nie jestem złą siostrą. Jestem dobrą siostrą. Miałaś mi pomóc, a nie dobijać mnie. Wreszcie znalazłyśmy coś, w czym czujesz się dobra. Stąd możemy zacząć. Zaczynasz siebie rozumieć. Dobra robota. Możesz być z siebie dumna. Jeszcze jedno? Wystarczy już, tato. Jack nie zabije, jeśli nie zrobię 1000 zdjęć. Dosyć. Świetnie. To miejsce wygląda pięknie. Jak ci się tu mieszka? Kiepsko. Nikt tego miejsca nie lubi. A oni kłamią, że wszyscy je lubimy. Powiedzieli, że naprawdę dobrze ci idzie. Próbuję tylko jakoś tu przetrwać. To nie jest miejsce dla mnie. Musimy iść. Mamy jeszcze spotkanie z Rose. Nienawidzę jej. Przeraża mnie. Paliłam papierosy i skręty od 14 roku życia. Wymykałam się z domu na całonocne imprezy. Miałam dorosłych znajomych, z którymi się upalałam. Włącznie z mamą Rain. Raz ukradłam samochód. Żeby mieć kasę, handlowałam trawką. Ukradłam Marcie pieniądze. Okradałam sklepy. Upaliłam Jacka. Ale to nic wielkiego. Nie zaczął palić. Nie gniewajcie się na niego. Myślałam o samobójstwie. Rozbijałam się z bandą chłopaków, ale wciąż jestem dziewicą. Jestem wdzięczny, że nic ci się nie stało. Nie podoba mi się, że nas okłamywałaś. Żałuję, że tak cię zawiodłem. To nie chodzi o ciebie. To były moje własne wybory. Marto? Jestem z ciebie dumna. Wiem, że nie było ci łatwo nam to powiedzieć. Masz rację. To twoje życie. I niezależnie, jakie decyzje podejmiesz, zawsze będę cię kochała. Nigdy cię nie przekreślę. Bo wierzę w ciebie, Augusta. Wiem, kim naprawdę jesteś. Kreatywną, dobrą, silną i wspaniałą osobą. Augusta podpisała ugodę odnośnie tego, co wolno i czego nie wolno podczas przepustki. Nie kupujcie czarnych ciuchów, rockowej muzyki i biżuterii. Musicie ją uchronić przed narkotykami, kradzieżami i ucieczką. I bawcie się dobrze. Thank you.
Chodź, coś ci chcę pokazać. Te są wspaniałe, kochanie. Ty jesteś wspaniała. Lepiej pójdę po samochód. Boisz się Rose, tato? Tylko troszkę. A kto to jest? Bridget. Mamo, ja tam nie pasuję. Bardzo bym chciała, żebyś wróciła. Ale musisz skończyć leczenie. Jeszcze nie jesteś gotowa. Jak to uciekła? Jak mogła uciec? Masz na imię Augusta? Czemu? Jesteś z Maine. Z Nowego Jorku. Idziemy znaleźć naszych rodziców. Przeżyłyśmy. Zrozumiałam, że mogę robić rzeczy, o które nigdy bym siebie nie posądzała. Spotykałyśmy dobrych ludzi, ale wiedziałam, że nie chciałabym żyć jak oni. Co wy tu robicie? Mówiłem, żebyście przestały. Siadać. Zabieram was do szkoły. Nie jestem Augusta. Jesteś. A ty Bridget. Dobra. Idziemy. Powiedz jej, że ją kocham. I dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamo, chcę, żebyś wiedziała, jak bardzo jestem ci wdzięczna, że dałaś mi pracę, kiedy jej potrzebowałam. Jak uwielbiałam budować firmę razem z tobą. Ale? Ale nie mogę dłużej tego robić. Wszystkie te rzeczy, o których marzyłam. Napisanie książki, wędrówka z dzieciakami po Wielkim Kanionie. Gdzieś zniknęły. Było małżeństwo, rodzina, płacenie rachunków i prowadzenie firmy. Wszystko to całkiem mnie pochłonęło. A ja chcę innego życia. Kiedy Augusta wróci, chcę naprawdę być dla niej w domu. I myślisz, że sprzedanie firmy ci w tym pomoże? Już dosyć. Mam jeszcze dużo do zrobienia, ale już nie tu. Gus, wake up. Obudź się. Która godzina? Późna. Zgadnij co. Czy to nie może zaczekać? Nie, chodzi o Bridget. Prosiła, żebym ci nie mówił, dopóki nie ucieknie. Kiedy uciekła? Jakieś pół godziny temu. Thank you.
Bridget, chodź. Co ty robisz? Wracamy. Jeszcze tylko miesiąc. Za miesiąc stąd wychodzimy. Chodź. To już nie ma znaczenia. Co nie ma znaczenia? Co wzięłaś? Co zażyłaś? Już dobrze. Już teraz będzie mi nareszcie dobrze. Obudź się. Proszę. Pomocy. Obudź się. Nie wiem, co wzięła. Zróbcie coś. Moja mama dała mi miłość, a ja nie potrafiłam tego zobaczyć. Nie umiałam poczuć. Jak mogłam być taka samolubna? Wiesz co? Jestem gotowa. Gotowa pojechać do domu i wyjaśnić sobie z mamą wszystko. Czasami tak myślimy, zanim jesteśmy gotowi. Ale czasem możemy być gotowi. Wiem, jak winna możesz się czuć w związku z Bridget. I jest to zrozumiałe. Jeśli ktoś miałby czuć się winny, to raczej ty. Nigdy nie czuła się kochana. Nie mogła nawet rozmawiać ze swoim ojcem. To najłatwiejsze wyjście? Obwinić kogoś? Zostawmy to. Bridget zrobiła to, co czuła. Może jest teraz szczęśliwsza. Nigdy nie miała swojego domu, a ja mam. Już czas, żebym wróciła do domu. Przykro mi, nie uważam tego za dobry pomysł. Mamo, obudź się. To ze szkoły. Dobrze. Nie umarła, prawda? Nie, ale znowu uciekła. Ona tylko chciała wrócić do domu. Czemu jej nie pozwoliłam? Bo powiedzieli, że nie jest jeszcze gotowa. I'm sleazing in the alley and I'm underneath the rock. Save me, daddy. Save me, daddy. From this mean and horrible man. I'm leaning on a lamppost. I'm waiting for the rain. Hello. Hey, Agusta. Agusta, jak się masz? Dobrze. Nic ci nie jest? Tak mi przykro, mamo, że cię zraniłam. Kocham cię i chcę wrócić do domu. Też cię kocham. Nie chcę wracać do Circle Mountain. Wiem. Słyszałam o Bridget. Bardzo mi przykro. Proszę, powiedz, że mogę wrócić do domu. Jestem już gotowa. Powiedz, że się zgadzasz. Kochanie, chcę twojego powrotu bardziej niż czegokolwiek. Ale musi być inaczej. Inaczej? Jak? Musisz uszanować pewne reguły. Jakie? Musisz pójść do szkoły. Mówić mi, dokąd idziesz. Wracać do domu codziennie przed 10. Żadnego alkoholu i żadnych narkotyków. Zgoda. Wracam do domu. Ona wraca do domu. Wyślemy ci bilet lotniczy.
Nie, chcę to zrobić sama. Mają tu specjalny program dla dzieci, które uciekły z domu i chcą wrócić. Mogą mnie wysłać autobusem za darmo. Jeden rusza już jutro. Byłabym w czwartek o siódmej. To już za 4 dni. Tak się cieszę. Ja też. Kocham cię. Też cię kocham, słoneczko. Pa, mamo. Cześć, Gasi. O której przyjeżdża autobus z Portland, z Oregonu? Przyjechał 20 minut temu, był wcześniej. Gdzie byłaś? Czekałam. Marta Dornan i Georgia Augusta Holland. Georgia skończyła w 2007 roku socjologię. Mieszkała w pokoju z Daisy, swoją szkolną przyjaciółką. Marta pracuje w organizacjach pozarządowych i pisze już 4. książkę. Wersja polska na zlecenie Filmbox Studio Sonoria. Tekst Beata Kozikowska. Czytał Piotr Borowiec.